dziś z programu odpadła Beata Olga Kowalska i Filip Heiser. Spodziewaliście się takiego wyniku? Jakub Szewczyk, Świat Gwiazd, dobry wieczór Państwu. Są dzisiaj ze mną Daria Syta i Maciej Musiał. Cześć. Cześć, dobry wieczór, cześć. Hej. Tutaj jeszcze w studiu unoszą się opary na parkiecie potu. Czy dla Was przez to, że dzisiaj odpadały dwie pary, był to jakiś większy stres, czy może na luzaku podeszliście do tego? Wiesz co, był to większy stres na pewno, bo my się wszyscy bardzo zżyliśmy, zakolegowaliśmy i tak naprawdę nieważne kto odpadnie, to będzie dla nas duża strata. Staraliśmy się tutaj zamknąć w swojej bańce, gdzieś tutaj nie myśleć o tym i myślę, że na parkiecie nam się to udało, ale przyjeżdżając na odcinek, no ja nie ukrywam, że się stresowałam tym. Ja nie, bo wierzę, że co ma być, to będzie i skupiam się tylko na tym, żeby pracować z Darią na sali i staramy się zrobić dobre show i stresuję się tylko tym, czy nam się uda, tak jak chcemy, żeby nam się udało. Dzisiaj mieliście bardzo takie emocjonalne, nawet trochę wzruszające to wideo poprzedzające Wasz taniec. Czy Wy już czujecie, że taką bardzo dobrą wartością, która wypłynie dla Was z uczestnictwa, jest to, że siebie poznaliście nawzajem i będziecie mieli ze sobą na pewno dobry kontakt i dobre wspomnienia? Wiesz co, my się polubiliśmy po prostu, tak najzwyczajniej w świecie, więc myślę, że tutaj nie rozmyślamy nad tym jakoś, wiesz, nie wiadomo jakich kategoriach, ale po prostu czuć, że Maciek jest dobrym człowiekiem i wiesz, fajnie się otaczać po prostu w towarzystwie dobrych ludzi. Dzięki Daria, ty też jesteś świetnym człowiekiem i wierzę, że jako ludzie jesteśmy sumą spotkań z innymi ludźmi, z ich charakterami, z ich charyzmą i na pewno tak będę pełniejszy i bogatszy dzięki temu spotkaniu z Darią. Dziś z programu odpadła Beata Olga Kowalska i Filip Heiser. Spodziewaliście się takiego wyniku? Ja nie spodziewałam się niczego tak naprawdę tutaj. Ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć, bo w momencie, kiedy była odpadanka, ja czułam serducho tutaj, więc ciężko mi było zebrać myśli w ogóle. Filip super też zatańczył, więc tego się nie spodziewałem. Też widziałem, jaki był szczęśliwy tam na górze. Wiesz, jemu taniec bardzo dużo daje. Bardzo. On był przeszczęśliwy, on tam latał po prostu. Bardzo przykro, jak to się wydarzyło, tak. Widziałem, że się cieszył i to tak trochę odebrało mu radość z tego, a chciałbym, żeby miał jeszcze czas się tym nacieszyć.